Wczoraj skończyła się pewna epoka w historii muzyki. Po długiej chorobie w wieku 83 lat odeszła Tina Turner, przez wielu nazywana królową rock'n'rolla, przez jeszcze większą liczbę osób babcią rock'n'rolla. No to była taka artystka, która chyba, Gabi, się zgodzisz ze mną, Gabi Drzewiecka jest razem z nami. Dobry. Cześć. Która nie pozwalała być wobec siebie obojętną. Ona miała tych, którzy ją uwielbiali i nienawidzili, ale jednak przez 3 dekady ta muzyka nam towarzyszyła, co? Oj, zdecydowanie tak. Ja też mam wrażenie, że tych osób, co ją nienawidzili, było znacznie mniej, albo przynajmniej się nie przyznawali, bo to była taka osoba, która budziła nieprawdopodobnie pozytywne emocje. Zresztą ona tak dużo zrobiła dobrego i dla kobiet, i w ogóle dla ludzi. No przecież wiadomo, jakie to jej życie było. Usłane różami nie było. Nie, tak. Zdecydowanie te początki z Ike'em Turnerem były bardzo trudne. Była maltretowana przez niego. Zresztą przez lata opowiadała potem, że zostało jej to PTSD, czyli ten stres pourazowy, z którym sobie nie radziła. Potem założyła fundację The Tina Turner Foundation, które zajmowało się też wspieraniem zarówno kobiet i osób, które w ogóle doświadczyły przemocy domowej, ale w ogóle osób, które mają też i problemy mentalne i tak dalej, więc ona bardzo aktywnie się angażowała w tego typu historie. Gabi, wiele osób twierdzi, że gdyby nie Tina Turner, to kariery takich wokalistek, artystek jak na przykład Beyoncé nie byłyby możliwe. Oczywiście, że tak. W ogóle zacznijmy od tego, że ona była pierwszą kobietą i to w dodatku pierwszą czarnoskórą kobietą, która pojawiła się na okładce magazynu Rolling Stones. To było wielkie wydarzenie. W dodatku ona solową karierę tak naprawdę zaczynała w okolicach 40, co w tamtych czasach było nie do pomyślenia. I mimo, że publiczność się uwielbiała, publiczność się kochała, ona miała wyprzedane koncerty, to jednak miała bardzo duże trudności z podpisaniem kontraktu płytowego. To się wydarzyło dopiero później. Masz takie poczucie, tak jak powiedziała Małgosia, że ona przetarła pewne szlaki. Ja już nie mówię czarnoskórym wokalistką na scenie muzycznej, ale pewien szlak polegający na tym, że kobieta na scenie, a może mieć swój głos, może mieć cholernie silny głos. Bez faceta za plecami w dodatku, prawda? Nie? W takiej sytuacji, który swoją po drogą... Po traumatycznym przejściu, to oczywiście, że tak. Który swoją drogą w pewien sposób ją wymyślił, dlatego że przecież no, ona się nie nazywała Tina Turner, tylko to była Anna May Bullock i on tę Tinę wymyślił sam, a Turner, no to wiadomo, po mężu i to była jedyna rzecz, która jej została po tym małżeństwie, przecież przy rozwodzie. Ona powiedziała, że interesuje ją po prostu nazwisko, bo na tym nazwisku ona już wypłynęła. No i tak zostało. No i pokazała, że jako kobieta po przejściach w takim wieku jest w stanie sama wszystko sobie zawojować, wywalczyć i tak dalej, ale jednak uciekła z tych Stanów. Przecież ona mieszkała w Szwajcarii i ona powtarzała, że to właśnie od Europy dostała najwięcej wsparcia i tutaj się najlepiej czuje i tutaj u nas została w Europie. A teraz widzimy fragmenty teledysku, które chyba wszystkim nam zapadło w pamięć, ale tak naprawdę ta witalność, ta energia Tina Turner robiła na nas... I te nogi. Nogi. Tak. Tina Turner to są to nogi wrażenie. I potem burza włosów. To jest Tina Turner. Oczywiście nie wspominam o głosie, bo to jest, jak to Amerykanie mówią, that goes without saying. Wiadomo, tak. O tym się już nie mówi, bo to jest absolutnie logiczna część i oczywista oczywistość. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No nieprawdopodobna postać. Gabi, powiedzmy chwilę o tym no, niezwykle skomplikowanym związku. Jest rok 70. Na rynku pojawia się i wspólny singiel Tiny Turner i Ike'a Turnera, Proud Mary. To jest w ogóle też ciekawe, bo rozmawialiśmy o tym, że to jest jeden z tych przykładów, kiedy to cover był dużo bardziej znany od oryginału, bo w oryginale w 69 roku nagrała ten kawałek kapela Creedence Clearwater Revival. Oni potem wchodzą na scenę jako duet, Ike Turner i Tina Turner. Jak to się potem rozwinęło? No wiesz, no to się tak rozwinęło, że oni po prostu byli absolutnie hitem wszędzie, byli kochani. No, ta mroczna część ich związku nie była taka oczywista dla ludzi, więc na scenie wszyscy byli uśmiechnięci i pięknie. No ale cały dramat odbywał się w domu, całe szczęście. Ona potrafiła od tego po prostu uciec, tak? Uciec, ale też mówić głośno, bo bardzo duży wpływ w tą ochronę praw kobiet miało to, że ona bardzo odważnie w czasach, kiedy mówienie o tak trudnych rzeczach, jak przemoc domowa. Czy... To było tabu w ogóle. To było tabu. Kobieta miała siedzieć cicho i po prostu stać za mężem w domu, zwłaszcza za mężem takim, który był tak poustawiany w branży muzycznej, bo umówmy się, on był bardzo mocno ustawiony i na początku jej było bardzo ciężko, nie tylko ze względu na to, że była kobietą w okolicach 40, kobietą czarnoskórą, tylko dlatego, że zostawiła faceta, który ją terroryzował tak naprawdę, maltretował w domu i który był poustawiany w tej branży muzycznej, miał swoje macki wszędzie. No a jednak ona pokazała, że potrafi
się temu przeciwstawić. No to jest niesamowity przykład przesilnej kobiety. Chociaż przykre jest to, że to wszystko ciągnęło się za nią całe życie. Tak jak wspominałam, ten stres pourazowy. Ona w domu też nie miała łatwo. Przecież jej matka zostawiła ją tak naprawdę. Wychowywali ją dziadkowie. I z tą matką nigdy nie nawiązała takiej bliższej relacji. Ona nawet w dokumencie swoim opowiadała, że tak naprawdę miała takie poczucie, że matka później zainteresowała się nią z powodu jej sławy, ale nie była zainteresowana relacją z nią, jako z córką. Nie była. Więc ja myślę, że ona takich stresów miała bardzo dużo. No śmierć synów, no to też był ogromny cios przecież, właśnie tak? Właśnie do tego chciałam przejść, że ona przetrwała również nie tylko bardzo trudny rozwód, ale też śmierć jednego i drugiego syna. Podupadła trochę psychicznie w związku z tymi tragediami. I na zdrowiu też niesamowicie, bo przecież ona, tak, stres pourazowy to mówiliśmy, ale miała raka jelita, tak? Miała też różne operacje wycinania tych wszystkich guzów. Miała udar, przeszczep nerki, mąż jej nerkę podarował, więc no tych tutaj chorób i konsekwencji takiego trudnego życia i stresów było bardzo dużo. A wiesz, Gabi, skąd w ogóle się wzięła ta Szwajcaria? W jej życiu? Wiesz co, Szwajcaria, ona po prostu tak mówiła, że Europa jest miejscem, w którym ona się czuje dobrze. Nie, bo ona obywatelstwo też przyjęła, prawda? Przyjęła obywatelstwo i też nie ukrywajmy, że Szwajcaria była dobrym miejscem podatkowym. A tak. Bo w Wielkiej Brytanii na przykład też nałożono większe podatki na Rolling Stonesów, na wszystkich i tak dalej. Wszyscy pouciekali stamtąd, więc to też był jeden z powodów. Wiecie co, ja wczoraj gdzieś wyczytałem o Tinie, bo Szwajcaria, żeby w ogóle nadała obywatelstwo obcokrajowcowi, to tenże obcokrajowiec musi się nauczyć jednego z urzędowych języków szwajcarskich. On się naucza niemieckiego, wyobrażacie sobie? No to jest niesamowite. No i to właśnie jest przykład nieprawdopodobnej kobiety, która jest w stanie naprawdę po prostu osiągnąć wszystko, jest w stanie wszystkie przeciwności losu odpuścić i do przodu. No i to niesamowity przykład. No myślę, że też warto powtórzyć, że była w Polsce parokrotnie, trzy razy, właśnie. Tam chyba po raz pierwszy w 81 roku, jakoś tak to było. Otóż przed stanem wojennym tak, się Tak. Więc była, dawała niesamowite show i te nogi po scenie. Ach, tak. Bezwzględnie. Tak, tak. Gabi, jesteś encyklopedią muzyczną. Wielkie serdeczne. Nie przesadzałabym, ale bardzo mi było tutaj miło z wami być. Tina Turner na pewno stworzyła kawał historii rock'n'rolla. Tak, zdecydowanie. Będzie wspominana bardzo długo. Będziemy o niej pamiętać i będziemy ją wspominać i jej muzyka na zawsze zostanie z nami, więc Tina Turner tak naprawdę z nami jest. Pewnie, że tak.